To była już trzecia edycja Schools Fashion, renesans inteligentnych zawodów. Na stoiskach tradycyjnie prezentowały się szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu ostrowieckiego, przedstawiające ofertę edukacyjną i zachęcające do kontynuowania nauki w swoich murach. W propozycjach szkół są nowości. Trzy nowe kierunki: technik grafiki i poligrafii, monter sieci instalacji sanitarnej i technik inżynierii sanitarnych. To te trzy nowe kierunki, które chcemy przedstawić. Celem Schools Fashion jest pokazanie, że szkoły kształcą w zawodach, które zapewniają zatrudnienie. Dobór kierunków kształcenia wynika z analizy rynku pracy. Także te kierunki, po których jest praca, po których nie ma problemu ze stażem, duże zarobki w tej chwili proponują pracodawcy, proponują stypendia, staże, mamy podpisane listy intencyjne, umowy patronackie z firmami budowlanymi z terenu powiatu ostrowieckiego, które, tak jak mówię, zapewniają praktykantom stypendia, staże, no i pracę oczywiście po skończeniu naszej szkoły. Kierunki, po których rzeczywiście jest praca, konkretne kierunki, konkretne specjalizacje. Tegoroczna formuła została rozszerzona. Oprócz szkół o profilu zawodowym na targach prezentowały się również szkoły ogólnokształcące. Te również dostosowują się do potrzeb rynku. Klasy AC, która jest zupełnym nowum, bo to jest połączenie, tak jak powiedziałem wcześniej, biochemu, humana i języków. I to jest na pewno nowość i pewna niespodzianka. To na pewno już na kolejne lata, czyli począwszy od roku 19-20, będziemy mogli zaprezentować Państwu zupełne nowości, zupełne niespodzianki. Pracujemy nad tym i mam nadzieję, że dowiecie się Państwo wcześniej. Część szkół nie przewiduje nowości w swojej ofercie edukacyjnej. To kierunki sprawdzone, które zawsze cieszą się dużą popularnością. Tradycyjnie staramy się nie zmieniać zbyt wiele w ofercie edukacyjnej naszej placówki. W tym roku również po wielu rozmowach i ustaleniach zaproponujemy młodzieży cztery klasy pierwsze, które będą powtórzeniem profili z zeszłego roku, bo to się najbardziej sprawdza. Nie chcemy młodzieży niepokoić jakimiś wymyślnymi nazwami profili. Schools Fashion towarzyszyły występy artystyczne. Na scenie zaprezentowali się uczniowie w rolach nietypowych dla siebie. Na specjalnych pokazach przybliżali ofertę edukacyjną szkół. Młodzież, mam nadzieję, zaprezentowała ciekawy program, który pokaże, że i matematycy potrafią śpiewać, a humaniści występować z instrumentami muzycznymi. Gimnazjaliści odwiedzający Schools Fashion mogli poznać przyszłych nauczycieli i kolegów. Każda ze szkół przygotowała stoiska, przy których młodzież mogła zasięgnąć informacji o kierunkach kształcenia i uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące nauki w szkołach ponadgimnazjalnych. Całe targi przebiegły w miłej, piknikowej atmosferze.